Dobra, moi drodzy, zagrajmy sobie jeszcze raz. Niech się ta gra tam ściąga w tle. A tutaj sobie, kurczę, zobaczymy, czy coś, jakieś bronie są eleganckie. Troszkę hipokryzja. Momochi. Ale nie, o co ci chodzi, Momochi? To jest tak, jakbyś Momochi w tym momencie, gadając na G2A, to tak jakbyś w tym momencie. O! To jest tak, jakbyś w tym momencie powiedział, że Allegro jest złem, bo ludzie tam sprzedają niektóre złe rzeczy. A to nie jest winny serwis temu, tylko po prostu ludzie wykorzystują. Ludzie wykorzystują możliwości serwisu, żeby sprzedawać, no ale to już jest po prostu kwestia podejścia do tego. Sam, jeżeli chodzi o wystawianie przedmiotów. Ja, G2A kradnie kody. No ja wiem, ja byłem w Rzeszowie w firmie G2A i wiecie, jak tam wygląda? To jest tak, że oni nie siedzą normalnie tam przy biurkach, tylko normalnie oni cały czas siedzą w piwnicy, są poukrywani. W ogóle siedzą w takich okularach incognito, jak mają. Takie mają pasiaste, biało-czarne w ogóle stroje, jak z więzienia. I oni normalnie robią regularnie 2 razy na tydzień napad. Normalnie jadą na przykład tam do CD Projektu, jadą do Gliwic, do Artifexa, do Katowic. I oni normalnie wpadają do studia z bronią palną. Oni normalnie kradną te kody. Tam po prostu mają, tak, broń do głowy. Deweloper, programista musi szybko wklepywać. Tutaj mu taka kropla potu płynie i oni muszą kraść te kody. Tak to właśnie wygląda. I oni normalnie potem przyjeżdżają, oni te kody normalnie potem chowią do takiego worka, jak Święty Mikołaj ma. I oni z tym workiem jadą, oczywiście w wozie opancerzonym, z obstawą. No i potem po prostu je wsadzają tam do serwisu i to się sprzedaje. Obok lotniska w G2A byłeś. Kurde, ja nie wiem, czy to jest lotnisko tam, ale chyba tak. No, siedziba w. Ja byłem w siedzibie, to jest w Rzeszowie, ja nie znam ulicy. Ale muszę wpiszecie, gdzie to jest. G2A Rzeszów i to wam zobaczycie, gdzie oni mają. To jest taki duży budynek. Stary budynek, taki pawilon, duży, piętrowy. No, nie jest po prostu odnowiony zewnątrz i w środku. A Jasionka to chyba to. Ja ci mówię, widzicie, Gunner 5 napisał, że studiuje w Rzeszowie. Ogólnie strach po zmierzchu wychodzi ze względu na ten gang G2A. No, problem polega na tym, kochani, że w momencie, kiedy. Bo oni się pytają, kod albo wpierdol, nie? I gorzej, jak nie macie kodu. Ja na przykład przy sobie specjalnie w Rzeszowie nosiłem papierosy, narkotyki i butelkę alkoholu, bo mówię, jak mi wyskoczą i zapytają się o kod, a ja nie będę miał, to trochę wstyd. To dlatego po prostu chciałem przynajmniej poczęstować ich papierosem, nie? Ale na szczęście nie trafili mnie. Ty, on w ogóle nic nie zabrał stąd, ten gościu. To jest very interesting. Coś mam zdupione z kolorami, wiecie? Są zbyt takie oczojebne, zbyt żywe. Ja nie na takich kolorach grałem, nie o takiego PUBG'a walczyłem. Zaraz zobaczę, wiesz? Na maila muszę wejść. Wyłącz game moda na monitorze. A jak się to wyłącza? Ja nie mam takiego monitoru. Wiecie, ile ten monitor ma lat? On ma już leciutko z 6 lat.
Hunt dwukropek showdown. A, właśnie nawet nie wiem. To jest taka gra party, że ja będę się bał, a co dopiero ty, będziemy krzyczeć. Bo tam się poluje, kurde, na potwory. Na teściową jakąś. Co, Patty, będę mógł na teściową polować? Moją? Na twoją! Moją mamę? Kurde, on stał w miejscu. Poor guy. Weźcie sobie tam przeczytajcie, jaki ja mam monitor. To są takie monitory, ja nie wiem, on kosztuje chyba 100 zł. On nie ma żadnej opcji game mode i żadnych HDR-ów, innych takich bajerów. One w ogóle już zaczynają mi się psuć, bo widzę jakieś odświeżanie na nich się psuje, wiecie? Co mam spróbować? Co to jest, makaron? Będzie. Będzie ten makaron, wiesz? On dziwny ma posmak, taki lekko słodki jest, w sensie... chodzi o to, że... bo to jest ciemny makaron, nie? Może przez to, że on właśnie z innych tych jest zrobionych. Ale słuchajcie, bo wy gadacie o tym, wy gadacie o monitorze, ale powiedzcie mi, czy wy patrząc na tą grę tutaj, na kolory, nie? Czy uważacie, że kiedyś też takie kolory miałem, czy one są faktycznie troszkę inne, że są takie... jakby kontrast jest za wysoki. Też nie umiecie porównać tego, jak... to by trzeba było wejść na archiwalne materiały. No ja ewidentnie widzę, że kontrast jest jakiś dziwny. Więc zmiana, że tak powiem, na moim monitorze wam nic nie zrobi. Co to jest? Znowu makaron! Tak, z drugiego. Jest al dente taki elegancki. Będzie. No, al dente to jest taki, kurde, w sam raz. Taki, wiesz, lekko półtwardy. Ała! Czemu nie kupisz sobie monitora 144 Hz? No ale... ale ja wam mogę tylko 60 FPS-ów dać. Nie mogę wam dać 140. No ja bym... czy ja bym widział w ogóle różnicę pomiędzy 60 Hz a 144? No może bym widział. Ja wam powiem tyle, ja na takich IEM-ach, PGA tyle razy byłem na stoiskach, na których są te 144-hercowe monitory. I powiem szczerze, że ja w ogóle widziałem, że to jest płynne, ale to było tak w normalny sposób płynne. Po prostu... nie wiem, czy to mi jest tak bardzo potrzebne. Już. Pewnie sobie taki w niedalekiej przyszłości sprawię, ale... dobra, zacznijmy od tego.
144 Hz. Spoko. Powiedzcie mi, czy w PUBG-u jesteście w stanie uzyskać to podczas nagrywania i streamowania? Żeby te 144 Hz w ogóle były wykorzystane. Kochani moi. Bo mi się wydaje, że tu 60 to jest już wyczyn. Powiedzcie mi, gdzie ten gość w ogóle poszedł i w jakim celu? Co było przyczyną, że tak ścinało? V-Sync trzeba było włączyć w grze, żeby mi działało na OBS-ie poprawnie. Ludzkie oko widzi maksymalnie 10 FPS-ów. No dokładnie, ja mówię to samo. Nie wiem, o co wy się w ogóle sprzeczacie. Ludzkie oko widzi 10 FPS-ów, a wszystko to, co jest powyżej 10 FPS-ów, po prostu ludzkie oko tak jakby dubluje te klatki. I tworzy pomiędzy tymi klatkami wirtualne klatki. Tak, moi drodzy, działa, że tak powiem, kompresja FPS. No ale jeżeli wy nie wierzycie w takie rzeczy, no to ja już wam nic nie poradzę. Nie, to nie jest sprzętowy, to jest organiczny V-Sync. V-Sync. Strefa. Spoko, spoko, z tą strefą jest elegancko. Co, koteł, przyszłeś tutaj? To już zrobione! Kochani, muszę się pochwalić. To moja kochana Patrycja zrobiła. Kurczak z makaronem ciemnym, z brokułami, z orzeszkami pini. No coś pięknego. Nie, jest dużo mięsa tutaj. Nie, nie, tu nie ma samych brokułów. I parmezan. Parmezan nadaje smak w sumie. I parmezan to łączy wszystko razem. Musiałem powiedzieć, ukochana Patrycja, żeby było. A było, było, było. Ta buzia łosia oddaje bardzo dużo w tym kontekście jedzeniowym. Taki, wiesz, on się tak łapie i tak uuuu. No, wiem, wiem. Znowu mocno przypławiłaś kurczaka. Przepraszam.
Nie, nie, to nie jest, że źle, ale... Nie, to nie kurka, to prędzej wieprz. A jest dużo przyprawy jakiejś takiej... Dodawałaś curry, może nie? Ja lubię brokuły. Mimuni dwa razy znacząco, jeśli tak naprawdę ci nie sma... Nie, 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 nie. To jest... Bo Patty od tygodnia ponad codziennie tam praktycznie inną potrawę robi. I według tam przepisów, które tam w książce ma. No i szczerze mówiąc, to jest potrawa, która najbardziej nam zasmakowała. I jest taka na 100%, że jak ją zrobi, to wiem, że będzie dobra, nie? I dlatego ją tak teraz dosyć często ona się powtarza. Bo jest faktycznie i są warzywa, jest kurczaka dużo i bardzo ciekawe smaki tutaj są. Dej no trochę labet chce. Labet, kurde, no to jak przyjedzie zaś następnym razem? Ale labet, ja chcę następnym razem zaś tego. Co to było? Kaczka czy to była... Chyba była kaczka albo kurczak, to był w winie. Był zajebisty. Był tak delikatny kurczak. No powiem tak, jakby z was w pokoju nie było, to pewnie bym się rozebrał i bym zaczął tasowanie. Tak? Nie wiesz, co to jest tasowanie? No karty się tasuje. To tasowałbym karty, no. No nic innego chodzi. A, czyli jest gościu tutaj. O, Chulinges, porobił go. Jezu, przepraszam wszystkich za to, że dostali zawału. Ale to nie tak miało wyglądać. Kuźwa, 9 energetyków.
Nie! O, ty kurde, mol! Co za gówniks? Ja pierdziele. Czy ja to opłynę? Niby zdążyłbym. Dobra. Co? Ale co jak? Dobra. Zajebiste. Tylko tak od czasu do czasu dziubię, bo jest akcja, wiesz? Co jem? A ja już mówiłem tyle razy. Kurna, musisz tam wejść. Dobra, w dupie to mam. Jednak będę płynął. Bo strefa jest nieubłagana. Niczym himalaista, tak. Hamala, hamala. Komando foki. Spokojnie, damy radę. Ja znowu będę w wodzie, kurde. Tam jest środek strefy, no. Widzę gościa. Kurwa! Przepraszam za wyrażenie. Jak on mnie zobaczył? Głupi głupek. On chyba nie wie, że mnie nie zabije pod wodą.
To spoko, przynajmniej ktoś go zabije. Kurna, co za pedał! Przepraszam, że tak powiedziałem. Ogółem. Nie wejdę tam. Nie ma opcji. Niestety. Tutaj zostaniemy, słuchajcie, na tym szlaku górskim. Na tym szlaku górskim Dawidkowych zgon. Miasta wpisaliście? Nanda Pargat. Nanda Pargat? Granda Ergato. Smacznego, dziękuję. Słucham? A czemu? Co? A, bo to jest ta. To była ta góra. Albo Panga. Moi drodzy, Panga to jest ryba. Co się stało, Niklaus? Jeszcze nie działa. Ale jeszcze nie rozumiem. Ściągnąłeś? I co, nie działa? No to ja testuję teraz, czekaj. Robię konfigurację. A, emotka. Rage'a zrobiłeś. Tak? No to zobaczymy. Niklaus, dobra, umówmy się tak, ja robię... Czekaj, która jest godzina w ogóle? Ja robię przerwę, Niklaus, u mnie. 3 minuty. Ale pierw odpalę tą grę, żeby widzowie wiedzieli, czy ona działa, czy nie działa. I możemy razem zagrać, co? Jakieś pierwsze wrażenia takie, byś se, na chcesz, to se możesz nagrać. Na YouTube. A ja to no archiwum wciepna.